9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobry wieczór, 24. kolejka PKO-PP Ekstraklasy za nami. Radomiak wygrywa w piątek w Gliwicach 3-2, po dramatycznym meczu, po Orlowie. My oczywiście dzisiaj o tym meczu sobie będziemy rozmawiali wraz ze mną. Witam wszystkich serdecznie. No i słuchajcie, dużo głosów takich, że się spóźniamy, także staraliśmy się dzisiaj być w miarę na czas. Oczywiście tutaj apelujemy, prosimy nieskromnie, jeżeli dacie radę, to podajcie ten post dalej, podajcie po prostu tą informację, że stream się odbywa i będziemy sobie oczywiście, my będziemy oczywiście tutaj mega wdzięczni i będziemy starali się budować tą naszą publiczność radomiakową. Dzisiaj sporo tematów, myślę, że taki mecz, który dodał nam bardzo dużo pozytywnej energii, Rafał, i tak tytułem wstępu, no co tu wiele powiedzieć, bardzo duży oddech. Jeżeli po meczu ze Stalą Mielec mogliśmy powiedzieć, że złapaliśmy oddech, no to po meczu z Piastem Gliwice, no fajniej się patrzy na tą tabelę, już dużo fajniej. No zupełnie, duży oddech, 8 punktów przewagi i można powiedzieć, że chyba od czasów, odkąd wróciliśmy do Ekstraklasy, to taki największy roller coaster. Naprawdę emocji co niemiara, to i mnie bardzo satysfakcjonuje zwłaszcza ta końcówka, czyli popis Gabriela Kobylaka i sparowany rzut karny. Rozmawialiśmy trochę na temat tego chłopaka w zeszłym tygodniu. Ja starałem się go bronić gdzieś, zwracałem wszystkim uwagę, żeby go nie skreślać, i cieszę się, że on tak szybko odpłacił jakoś jakieś te swoje winy, nazwijmy, i utarł trochę nosa wszystkim hejterom, których naprawdę było dużo w internecie. Oczywiście do poszczególnych tematów będziemy sobie tutaj w miarę tego naszego dzisiejszego live'a przechodzili, przeanalizujemy sobie cały mecz, kilka z fajnych sytuacji, no tym bardziej, że mieliśmy tutaj do czynienia z trzema rzutami karnymi, no to tych sytuacji na pewno będzie sporo do analizy. Natomiast rozpoczniemy sobie tak jak sobie rozpoczynaliśmy po meczu ze Stalą Mielec, tak i dzisiaj zaczniemy od takiego analizy, takich naszych odczuć na temat tej 24. kolejki spotkań i tego, jakie padły w niej oczywiście wyniki. Zatem zaczęliśmy w piątek i tutaj mecz, który będzie daniem głównym naszego dzisiejszego live'a, więc wygrana Radomiaka z Piastem Gliwice 3-2. Później hit taki na górze Ekstraklasy, hit na samym jakby czubie naszej ligi, dwóch potencjalnych takich, no, dwie potencjalne ekipy, które będą walczyły o Mistrzostwo Polskie, a więc Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław. Jagiellonia wygrywa na własnym stadionie 3-1, mecz w zasadzie skończył się po 30 paru minutach, i tam wszystko było pozamiatane. W sobotę tutaj te spotkania, które chyba najbardziej nas interesowały z punktu widzenia kibiców Radomiaka, a więc drużyny, które gdzieś tam są w podobnych rejonach, tabelach co i my. Remis w Kielcach, Korona Krakowia, tylko ta niespodzianka. W Krakowie Puszcza Niepołomice zremisowała z Rakowem Częstochowa, no i remis Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Dzisiaj również trzy mecze Stal Mielec wygrała 3-1 z Druhem Chorzów. Zagłębie Lubin z nie lada niespodzianką ogrywa Pogoń Szczecin na wyjeździe 2-0, no i Widzew gdzieś tam końcóweczkę wyszarpuje to zwycięstwo nad Legią Warszawa. Rafał, na co byś tutaj zwrócił uwagę, jeżeli chodzi o tą kolejkę? Co ciebie najbardziej zaskoczyło i myślę, że największym zaskoczeniem dla mnie jest dzisiejsza porażka Pogoni Szczecin. 2-0, no tak słabszy mecz Pogoni. Miałem okazję oglądać ten mecz. Grosik przestrzelił rzut karny. Bardzo dobrze Zagłębie rozbijało ataki Pogoni, nie pozwalało gdzieś tam rozwinąć skrzydeł.
No w końcówce było parę groźnych kontr Zagłębia. Zagłębie tak naprawdę mogło podwyższyć wynik spotkania, zamknąć ten mecz jeszcze większym rezultatem i myślę, że w tej kolejce to takie największe zaskoczenie. Drugim zaskoczeniem jest remis Puszczy, chociaż patrząc po walce, jak walczyła Puszcza, to na pewno zasłużony. Trochę można odnieść wrażenie w tej kolejce, że poza Jagiellonią nikt nie chce zdobyć mistrzostwa, zwłaszcza mówię tutaj o tych najbardziej największych firmach, najbardziej uznanych, tych, których gdzieś tam na początku sezonu można było typować w gronie głównych kandydatów. Wszyscy potracili punkty. No, sporym rozczarowaniem także kolejna porażka Legii. W doliczanym czasie Widzew zdobył zwycięskiego gola. Z tego, co wyczytałem w internecie, uwzględniając dwa mecze pucharowe z Molde, to już szósty mecz z rzędu bez zwycięstwa. No, mam nadzieję, że Legia przełamie się w przyszłym tygodniu i zdobędzie cenne punkty. A najbardziej cieszy oczywiście no, zwycięstwo Radomiaka w Gliwicach, bo odskoczyliśmy od strefy spadkowej na 8 punktów. Sprawdzamy sobie i rzucamy okiem na tabelę Ekstraklasy po tej kolejce. No troszeczkę to fajnie wyglądało jeszcze nawet dzisiaj rano, bądź wczoraj, bo to miejsce 9, na którym Radomiak się znajdował. Obecnie miejsce 11, ale tak jak tutaj wspomniałeś, 8 punktów przewagi nad strefą spadkową. Co prawda te zespoły, Piast, Korona i Puszcza Niepołomice mają jeszcze zaległe mecze, natomiast warto wiedzieć, że Puszcza Niepołomice właśnie z Piastem Gliwice rozegra ten mecz zaległy. To było spotkanie, które zostało przerwane, jeżeli ja dobrze pamiętam, po kilkunastu minutach. Nie pamiętam, ile oni tam rozegrali tego spotkania. 13 minut. Natomiast jeżeli ja dobrze pamiętam, to to spotkanie wtorek bądź środa zostanie rozegrane. Już mniej więcej coś tam będziemy wiedzieli. No i tutaj myślę, że z pozycji gospodarza Piast Gliwice, zwłaszcza po tej porażce z Radomiakiem, no można powiedzieć, że nóż na gardle, że tutaj naprawdę bardzo duża presja na zespole prowadzonym przez Aleksandra Wukowicza i tylko i wyłącznie wygrana będzie tutaj Piastowi dawała jakikolwiek oddech, bo no w przypadku jakiegokolwiek innego wyniku pewnie po raz kolejny będziemy tutaj zastanawiali się nad tym, czy Buko dalej będzie trenerem Piasta Gliwice. Jeżeli chodzi zaś o Koronę Kielce, to tutaj mecz zaległy z Rakowem Częstochowa. I jeżeli dobrze pamiętam, to też jest wszystko rozgrywane w tym tygodniu. Jeszcze sobie tutaj oczywiście ściągaweczkę rzucę. Tak, Piast gra z Puszczą Niepołomice we wtorek, a Korona właśnie z Rakowem, także tutaj naprawdę sporo emocji, jeżeli chodzi o rozgrywki naszej Ekstraklasy, będziemy na pewno podglądali. To, co nas cieszy, to tak jak tutaj Rafał wspomniałeś, fajna pozycja Radomiaka, troszeczkę odskoczyliśmy od tej stawki. No, bylibyśmy tutaj arogancy, bylibyśmy tutaj pyszałkami, gdybyśmy powiedzieli, że jesteśmy już bezpieczni, natomiast na pewno dużo większy komfort przed tym meczem z Jagiellonią Białystok i myślę sobie, że łatwiej po prostu będzie nam się grało w takim spotkaniu, wiedząc, że te ostatnie dwa mecze to 6 punktów i też Rafał, wydaje mi się, że jestem przekonany po tym gdzieś tam docieraliśmy do klubu, nie będzie jakiegoś tutaj zlekceważenia Jagiellonii, nie będzie tutaj czegoś takiego na zasadzie, że kurde, no faktycznie te dwa ostatnie mecze, my już jesteśmy nie wiadomo jak silni i Jagiellonia zostanie zlekceważona. Wręcz przeciwnie, uważam, że klub tutaj i zawodnicy podejdą mega skoncentrowani i będą chcieli w najbliższy weekend zgarnąć kolejną pełną pulę, a jak to będzie wyglądało, no to jeszcze czas oczywiście pokaże. No nie, absolutnie. Ja myślę, że co najmniej jeden punkt zdobędziemy w meczu z Jagiellonią. Nie stawiałbym tu nas na przegranej pozycji. Radomiak pokazał, że drużyna się buduje, że gra fajny futbol. Oglądałem mecz Jagiellonii ze Śląskiem mniej więcej do 70 minuty. Owszem, Jagiellonia grała fajny, kombinacyjny futbol i fajnie rozgrywała piłkę, ale myślę, że największą bolączką i największym atutem Jagiellonii była słabość Śląska, czyli słabość obrony i środka pola.
bardzo łatwo pozwalali wchodzić w pole karne zawodnikom Jagiellonii, zwłaszcza na początku meczu, patrząc na formę naszej defensywy z ostatnich spotkań, to no jestem dobrej myśli. Wierzę w to, że przynajmniej jeden punkt zdobędziemy, a kto wie, no jak się rozwinie mecz i co pokażemy dalej. Dwa pytania z czatu. Jedno to Mikumon 2001. Przecież przez niego prawie spadliśmy z ligi w tamtym sezonie. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Odpowiedź, pytanie odnoszące się do Gabriela Kobylaka. No chętnie chciałbym, żebyś napisał tutaj na czacie, jak mogliśmy spać przez Kobylaka z ligi. Pomijając jeden jedyny błąd z Wartą, jakbyś mógł tak na szybko wymienić konkretne błędy i co tam się wydarzyło, no to byłbym bardzo wdzięczny. A drugie pytanie od Krzysztofa. Proszę waszą opinię na temat rzutów karnych. Chcę posłuchać. Przejdziemy sobie do tego, bo generalnie przygotowałem dla nas tutaj dzisiaj kupę slajdu. Pisaliście też, komentowaliście ten odbywający się live po meczu ze Stalą Mielec. Także troszeczkę slajdów mam dla was przygotowanych i przejdziemy sobie tak sytuacja po sytuacji, myślę dynamicznie, też byśmy się za długo zatrzymywali przy poszczególnych sytuacjach, ale będziemy sobie pewne rzeczy omawiali. Tytułem wstępu myślę, że co mieliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy. Ja chciałbym na początek tego dzisiejszego live'a wywołać tutaj jedną osobę, człowieka, który pojawia się dość regularnie na naszych Radomiak Rumach, czyli Dariusz Domagała. Darek był z nami też tydzień temu, no nie tydzień temu, był to live środowy po meczu ze Stalą Mielec. Darek powiedział, że bardzo chętnie pojawi się też na dzisiejszym live'ie i dzisiaj korespondowałem z nim, napisał do mnie taką rzecz, że bardzo chętnie przedstawiłby swoją opinię na temat tego meczu i to jest w zasadzie jedyna osoba, która się tutaj zgłosiła, która była chętna i która była odważna, żeby wywołać swoją opinię na temat meczu z Piastem Gliwice. Darek powiedział, że jeżeli spodoba wam się to, co robi, to będzie starał się być co tydzień, także być może już za chwilkę podejmiemy współpracę z kolejnym zielonym kibicem, Dariuszem. No a teraz zapraszam na jego felieton. Dariusz swój felieton nazwał Szpitalnym oknem, a jego nazwa to Gramy na dwóch, tegoroczna. Także Dariusz, ja już ciebie serdecznie dzisiaj witam i powiedz, jak ty widziałeś ten mecz z Piastem Gliwice. Słuchamy twojej opinii. Witam serdecznie. Tytuł dzisiaj w tego felietoniku wrzuciłem sobie Gramy na dwóch. Do końca ubiegłego roku w Radomiaku było dwóch napastników. Pedro Enrique i Leonardo Rocha. Większość kibiców domagała się od trenerów gry na dwóch napastników. Taki wariant występował sporadycznie i to w końcówkach meczu. Pedro odszedł i co się okazało? Że nasz zespół zaczął grać na dwóch napastników. Kroszę i Lukę Buskowicza. No bo jak nazwać zawodnika, młodego Chorwata, który w dwóch meczach z rzędu zdobywa bramkę. Wyczyn godny napastnika. Mało tego, oba gole strzelone w meczach ze Stalą i Piastem przy asystach Abrama to akcje praktycznie kopiuj i wklej. Duże brawa. I tak trzymaj dalej Luka. Drugi napastnik, tym razem już typowa dziewiątka. Rocha po pechowym początku tego roku udowadnia wszystkim, że jest jednym z lepszych na tej pozycji w naszej ekstraklasie. Obie bramki strzelone w dwóch ostatnich meczach palce lizać. Tak głową ze Stalą i przewrotka w meczu z Piastem można oglądać w nieskończoność. Widać uroczy progres w skuteczności. Chociaż tej chyba nigdy nie zatracił, a po prostu rzadziej grał, stąd mniejsza liczba zdobytych goli. Cieszy mnie zmiana cieszynki Leonardo po zdobytej bramce. Już nie ściąga koszulki, nie łapie głupich żółtych kartek, co cieszy kibiców i trenera. Pewnie sztab szkoleniowy pracował też nad tym elementem gry Portugalczyka. Do tych dwóch zawodników dołożę Abramowicza. Asysta przy golu Luki i ściągnięcie na siebie Jakuba Czerwińskiego przy golu Roszy. To pozytywy. Niestety są też minusy. Sprokurowanie karnego i jazda na tyłku przy drugiej bramce dla Gliwicza. Trzeba też koniecznie odnotować strzeloną przez Radomiaka bramkę z 11. Wyczynu tego, tak, w naszym wypadku to wyczyn, dokonał Semedo. Powiem szczerze, że jak podchodził do wapna, to duszę miałem na ramieniu, jak pewnie większość kibiców naszego klubu.
Kraków udało się. Można było pewnie usłyszeć wśród wielu kibiców Zielonych. Wejście rezerwowych wiele nie zmieniło w naszej grze. No, może nawet na pewno wyróżnił się Bruno Jordão. 15 minut na boisku. Dwie żółte i w konsekwencji czerwo. To niezły wyczyn. Wyczyn oczywiście w cudzysłowie. Zwłaszcza głupie to pierwsze żółtko. Pewnie mała reprymenda od trenera będzie. Można powiedzieć, że Bruno zafundował nam niezły horror na koniec meczu. Gabriel Kubilak został bohaterem końcówki meczu i zamknął usta wszystkim swoim krytykom. Ja w jakimś stopniu też się do nich zaliczałem, ale rozumiem, że przepisów PZPN-u nie przeskoczymy tak szybko, a kasy w klubowym sejfie nie ma. Pozytyw w tym też taki, że grając w 10 nie straciliśmy bramki. Jednak takich eksperymentów nie chcemy oglądać często, żeby nie powiedzieć wcale. Sędzią głównym był pan Myć, tak wpisany jest w protokole meczowym. Ale czy na pewno to on prowadził mecz? Chyba wszyscy mają wrażenie, że ten mecz sędziował Szymon Marciniak, który 3 razy interweniował w wozie VAR po decyzjach sędziego Mycia. Gdzieś ostatnio przeczytałem lub usłyszałem, że w zasadzie po boisku z gwizdkiem mogłaby biegać ciocia Krysia, gdyby miała lepszą kondycję. Sędzia naważy wszystko i powie. Przy okazji wszystkiego najlepszego dla wszystkich Krystyn z okazji ich imienia w najbliższą środę. Na koniec krótkie podsumowanie tej kolejki. Piątkowe mecze zdecydowanie ciekawsze niż sobotnie. Jaga pokonała Śląsk 3-1 i nasz mecz z Jagiellonią w sobotę zapowiada się bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że będziemy mieli 3. zwycięstwo z rzędu. W sobotę 3 podziały punktów, które raczej są korzystne dla Radomiaka. Korona Krakowia i Puszcza Raków kończą się wynikiem 1-1. Do tego Górnik z Lechem remisuje bezbramkowo. Dziś Stal pokonuje Ruch Chorzów 3-1, ale nie sposób nie zrobić małej dygresji do tego meczu. Chorzowianie przystąpili do tego meczu osłabieni brakiem 6 podstawowych zawodników, którzy złapali wirusa grypy jelitowej. Ruch próbował przełożyć mecz, ale szefostwo Stali się nie zgodziło. Słuchałem konferencji prasowej trenera Kieresia przed tym meczem. Parę razy powtórzył, że jest to mecz z gatunku za 6 punktów. Ani razu nie zająknął się o prośbie Ruchu. Nieładnie Stal Mielec, oj nieładnie. W Szczecinie niespodzianka. Pogoń przegrywa 0-2 z Zagłębiem. Hit dzisiejszego dnia 24. kolejki widzę w Legiach hitem nie był. Zadowoleń tylko kibice Widzewa, który wygrał 1-0. Można powiedzieć, że część zespołu zagrała dla Radomiaka. Jednak wszyscy kibice Radomiaczka chcą, aby Zieloni grali sami dla siebie, bez oglądania się na innych. Czego sobie i wszystkim panom Zielonych życzę. Dariusz Domagał. Dziękujemy bardzo, Darku. No takie tutaj mocne słowa, jeżeli chodzi o całą tą kolejkę, ale i też nasz mecz. Fajnych parę rzeczy Darek tutaj poruszył, nie tylko jeżeli chodzi o spotkanie Radomiaka, ale też to, o czym dzisiaj mówiliśmy w kontekście Legii Warszawa i kilku innych spotkań. Darku, jeszcze raz serdecznie Ci dziękujemy. Wydajcie znać nam w komentarzach, ale i też i na bieżąco, czy podobają Wam się tego typu felietony i oczywiście to Wy zadecydujecie, bo my tutaj mamy takie zdanie, że oczywiście to tutaj publika będzie decydowała o tym, czy będą pojawiały się po prostu kolejne tego typu produkcje. Słuchajcie, jedziemy sobie, przechodzimy do tego meczu z Piastem Gliwice. Sporo się działo, no sporo to chyba jest mało powiedziane, naprawdę kupa sytuacji, kupa horroru i spotkałem się tutaj z takim zdaniem wśród wielu kibiców, że Rafał, jedno chyba z najbardziej dreszczowych, największych takich horrorów w ogóle od powrotu Radomiaka do Ekstraklasy, tak mi się wydaje. Zdecydowanie tak. Tak jak powiedziałem na początku, taki roller coaster z happy endem. Naprawdę fajne meczycho, lepsze, gorsze momenty naszej drużyny, no ale najważniejsze, że na koniec 3 punkty. Ten skład, który pojawił się w Gliwicach, wydaje mi się szczerze, niespecjalnie nas zaskoczył. Chyba raczej się spodziewaliśmy, że taka, a nie inna po prostu jedenastka wybiegnie na to spotkanie. Jakby tutaj dyskutowaliśmy sobie po meczu ze Stalą, czy faktycznie wróci do składu Gabriel Kobylak, czy jednak pójdzie trener Kędziorek takim śladem tego, że po prostu zostawi dalej Filipa Majkrowicza. Zmiana Damiana Jakubika za Janka Grześnika to jakby tutaj sprawa oczywista. Żadnej niespodzianki
Jeżeli chodzi o Gabriela Kobylaka w miejsce Filipa Majchrowicza, no to też, Rafał, tak sobie tutaj pewnie dyskutowaliśmy, ale gdzieś tam w głębi serca byliśmy przekonani, że do tej zmiany po prostu dojdzie, bo no, trener to zresztą powiedział na konferencji, że klubu nie stać w tym momencie. Jeszcze wtedy nie mówił o składzie, tak? Ale trener mówił, zapytany o tych młodzieżowców, że po prostu nie stać klubu na napłacenie takich kar. Nie mamy budżetu na poziomie klubów top 3 ekstraklasy. Do tego po prostu musiało dojść. Tutaj Darek też wspomniał, po prostu no, realia są, jakie są i chyba po prostu minimum do końca tego sezonu po prostu będziemy musieli z tym wszystkim żyć. To będzie dalej, czy ten przepis zostanie utrzymany, to czas pokaże, ale wydaje mi się, że Rafał, Gabriel Kobylak to będzie chyba zawodnik, który będzie bronił do końca sezonu. No myślę, że zdecydowanie tak. Cieszę się, że tak wyszedł mu ten mecz. To nie jest tak, że gdzieś, no tak jak mówiłem tydzień temu, że no Gabriel jest zdecydowanie lepszy od Filipa, czy w drugą stronę, bo tak naprawdę piłkarsko patrząc po tych meczach, po tych występach, to ciężko wybrać, który z nich jest lepszy. Nawet ja, mając tam okazję bywać na treningach, gdzieś widzę trochę więcej niż wy w telewizji czy na stadionie, więc uważam, że chłopaki obydwaj bardzo ciężko pracują. No, pechem Filipa jest to, że no, nie jest młodzieżowcem, tak? I dlatego Gabriel wygrywa tą rywalizację, ale no, pokazał we wczorajszym, w piątkowym meczu, że no warto na niego postawić. Oprócz tego rzutu karnego warto przypomnieć taką paradę z końcówki, gdzie po rzucie z autu świetnie sparował piłkę w narożniku, odbijając ją od Amejoła, która potem wyszła za bramkę. Naprawdę wyciągnął się jak struna, czujny, uważny do samego końca. Na pewno można zauważyć jakieś minusy i zwrócić na nie uwagę. Przede wszystkim no myślę, że tutaj gra nogami, zwłaszcza taka była rażąca dla mnie jedna sytuacja z drugiej połowy, gdzie taką dolną piłkę, powiedzmy, po ziemi grał na prawej stronie, no fatalne to wykopanie, ale myślę, że no Gabriel da radę, udźwignie, cieszę się, że to tak wyszło i tak szybko gdzieś tam się zrekompensował. Mam nadzieję, że większość z nas, z kibiców, no da mu troszeczkę większy kredyt zaufania i że no będziemy pracowali na te minuty młodzieżowców, a do tego dojdą pozostali młodzi zawodnicy, gdzieś tam będą się częściej pojawiać w składzie. Parę minut Krystiana Okoniewskiego, liczę tu na jakiś występ Kuby Snopczyńskiego. Ktoś na czacie pytał, czy w ostatnim meczu trzej młodzieżowcy mogą zapunktować. Tak, trzej młodzieżowcy to jest maksymalna liczba zawodników, którzy mogą punktować, zbierać minuty w jednym meczu, czyli to może być maksymalnie 270 minut na mecz. Nawet gdyby wystąpiło ich pięciu czy sześciu, to i tak do tego rankingu minut będzie zaliczone tylko 270 minut, a Luka Wuskowicz nie zdobywa punktów do tej klasyfikacji, ponieważ nie posiada obywatelstwa polskiego. Te punkty może nam na przykład nabijać Guillerme Zimowski, jeżeli dołączy do kadry pierwszego zespołu, bo on dysponuje paszportem polskim. No i tutaj na pewno gdzieś głowy kibiców są zwrócone w stronę Guillerme Zimowskiego. Bardzo często pojawia się temat tego piłkarza, my niejednokrotnie też o nim mówiliśmy, wypowiadał się też na jego temat trener Kędziorek i no nie da się ukryć, że tutaj jest kwestia cały czas czasu i jeszcze raz czasu. Czas działa tylko i wyłącznie na korzyść tego chłopaka, ale no tak jak tutaj Rafał niejednokrotnie też mówiliśmy, nie wydaje mi się, żeby ten zawodnik za szybko pojawił się na boisku, tym bardziej jak dobrze wiemy, no cały czas ta sytuacja w tabeli jest, mimo tego, że jest niezła, no to będziemy walczyli cały czas o punkty i wydaje mi się, że nikt nie zdecydowałby się na tak ryzykowny ruch, żeby tego chłopaka wypuścić po prostu w meczu o jakąś wyższą stawkę. Jeżeli w ogóle poszukiwać gdzieś jego szansy, no to pewnie końcówka sezonu, miejmy nadzieję, już dla nas bezpieczna i wówczas faktycznie może pojawi się
też w większym rozmiarze czasowym, czy to Kuba Snopczyński, czy Krystiano Koniewski, faktycznie zagramy trzema pomocnikami, trzema młodzieżowcami, wiedząc, że już nasza ta sytuacja w tabeli jest troszeczkę ustabilizowana i przede wszystkim, że już gdzieś tam jesteśmy, powiedzmy, utrzymani w tej klasie. Wtedy na występ tych piłkarzy raczej trzeba byłoby po prostu liczyć. Przechodzimy sobie do tego meczu i do takich slajdów. Myślę, że tak postaramy się w miarę dynamicznie. Też czekamy na wasze komentarze na czacie. My będziemy oczywiście sobie to wszystko przewijali, bo tu pewne różne komentarze, różne wasze opinie się pojawiają, też pytania, także my sobie do tego będziemy wracali, ale lecimy teraz już do samego meczu z Piastem Gliwice, bo pytaliście też nasze zdanie na temat rzutów karnych i poszczególnych sytuacji. Rozpoczynamy sobie natomiast od tej sytuacji z bramką Luki Wuskowicza i Rafał, tutaj kolejna sytuacja, taka zabawna dosyć, bo odkąd ruszyłeś ten temat wyrzucania piłek z autów i zdobywania bramek z rzutów z autów, z trenerem Kędziorkiem dwie kolejki temu, to mamy kolejny mecz i kolejną bramkę, można powiedzieć, z autu. Wyrzut Dawida Abramowicza, zamieszanie w polu karnym i naprawdę mega dojrzałość tego Luki Wuskowicza, który na dwa razy, jedno uderzenie, później drugie. Popatrzmy, ilu tutaj w ogóle zawodników Piasta Gliwice było wokół tego chłopaka. Raz, dwa, trzy, czterech zawodników w zasadzie go otoczyło. W sumie praktycznie cały zespół Piasta w własnym polu karnym, a mimo to potrafił oddać, zmieścić gdzieś tą piłkę w tym gąszczu, pewne tutaj egzekwowanie z sytuacji. Tak jak Dariusz wspominał, troszkę pół żartem, pół serio, no niczym rasowy strajker, niczym rasowy napastnik po prostu, Rafał. Tutaj Luka. No na pewno bardzo dobre zachowanie Luki. Ja dzisiaj przeglądałem kilka stron ze statystykami z Ekstraklasy i znalazłem taką statystykę bodajże na 21 kolejkę, uwzględniającą 21 kolejkę, że w całej Ekstraklasie tylko Puszcza zdobyła bramki bezpośrednio po wyrzutach z autu, zdobyła ich bodajże 4 lub 5, nie chcę tutaj was wprowadzić w błąd. No i my w dwóch kolejnych meczach dorzucamy do tego dwie zdobyte bramki. Nie wiem, czy jakaś inna drużyna w ostatnich trzech kolejkach też strzeliła gola z tego stałego fragmentu gry, ale na pewno cieszy to, że jest taka regularność i że te stałe fragmenty gry rzeczywiście są pracowane i wychodzą tak fajnie. No a Luka rzeczywiście znalazł się w polu karnym jak rasowy snajper. Myślę, że ten pierwszy strzał, gdyby nie sparował go obrońca, mógłby być jeszcze bardziej efektowny, bo naszedł tak soczyście na nogę, to było mocniejsze uderzenie, no ale najważniejsze, że udało zdobyć się gola. Jedziemy sobie dalej. Po tej sytuacji Luki Wuskowicza mieliśmy sytuację z 13 minuty, na którą warto zwrócić uwagę, bo żeby też nie było za słodko dzisiaj, tak? Jeżeli trzeba krytykować, no to krytykujemy. Sytuacja z Semedo. Dostaje piłkę Leonardo Rocha, wracamy troszeczkę w temat. Dostaje piłkę Leonardo Rocha od Luisa Machado. Leonardo Rocha sobie piłkę przekłada na drugą nogę i wystawia praktycznie, no można powiedzieć, ciasteczko Luisowi Semedo. Lisandro Semedo, przepraszam. No i Semedo idzie sam na sam z Franciszkiem Plachem. Tutaj, no można powiedzieć, taka sytuacja pół na pół. Czy lobować, czy pójść na całość, widać, że zatrzymuje troszeczkę nogę Semedo, chyba nie chciał iść na całość. Może delikatnie spóźniony, może troszeczkę zabrakło szybkości. Kwestia sporna, łatwo się mówi, oczywiście z wysokości kanapy. Natomiast jest ta druga część tej akcji, I tutaj dobitka, taka no niefrasobliwa, tak, niechlujna próba przelobowania przez Rafała Wolskiego. Rafał, no tutaj zabrakło naprawdę, wydaje mi się, chłodnej głowy Wolskiemu, bo można było piłkę przełożyć i była pusta bramka, tak? Od takiego zawodnika doświadczonego troszeczkę chyba trzeba by jednak więcej wymagać. Natomiast zostawiam tobie ten komentarz, bo też nie chciałbym, żeby zaraz wyszło na to, że ja się co kolejkę Wolskiego czepię. Jak ty ocenisz tą sytuację? Od Semedo do bitki polskiej.
To znaczy tak, zacznijmy od Semedo. No, wydaje mi się, że Semedo mógł zrobić troszeczkę więcej w tej akcji i zachował się tak mocno zachowawczo. Zastanawiam się, co na to miało wpływ. Czy przypadkiem, nie wiem, jakby to powiedzieć, czy Semedo nie gra ostatnio zbyt asekuracyjnie, czy nie brakuje mu takiego odrobiny zaangażowania, zwłaszcza w kontaktach z rywalem. Nie wiem, czy na to wpływ może mieć gdzieś to, że zbliża się koniec kontraktu i z tego, co słyszymy, zawodnik nie będzie go przedłużał. Mam nadzieję, że to tylko gdzieś tam jakieś moja dziwna opinia i dziwna analiza, że zaangażowanie jest stuprocentowe, ale myślę, że nawet jeżeli wystartował trochę później, to z tą nogą mógł pójść bardziej zdecydowanie, nie cofać jej i próbować przynajmniej kopnąć piłkę tak, żeby no, nawet po jakimś rykoszecie minęła placha, a w dalszej fazie tej akcji no, na pewno Wolak mógł to wykonać zdecydowanie lepiej. Nie wyszło, ale mimo wszystko, mimo tego błędu, naprawdę bardzo dobry mecz Rafała Wolskiego. Ja tutaj do niego nie mam większych zastrzeżeń. On tak trochę w tych meczach rozgrywa takie te spotkania, mało powiedziałbym atrakcyjne dla kibica, czyli my od niego oczekujemy wielu indywidualnych akcji sam na sam, wielu jakichś takich efektownych zagrań, ale Wolak naprawdę w tych dwóch ostatnich meczach ciężko pracuje. Z tego, co kojarzę, to miał najwięcej odbiorów ze wszystkich zawodników w ostatnich dwóch meczach. Dodatkowo trzeba zaliczyć mu asystę przy bramce Roszy, naprawdę świetne podanie lewą nogą, poszedł tam za akcją, więc ogólnie w moim przekonaniu no, bardzo dobry mecz Rafała Wolskiego, a no, takie błędy no, niestety się zdarzają, nad tą skutecznością musimy pracować. Idziemy dalej, minuta 30, a więc no, trzeba mi tutaj jednak powiedzieć o tym wprost. Do tej 30 minuty Piast Gliwice tak na dobrą sprawę nic ciekawego w tym meczu nie zaproponował. Rozmawialiśmy sobie parę dni wcześniej, ale też przed samym meczem i chyba byliśmy tutaj zgodni, że jednak trochę więcej od tego Piasta Gliwice oczekiwaliśmy. Wydawało nam się, że on się na tego Radomiaka rzuci, wiedząc jaką ma sytuację w tabeli, wiedząc też, że no jednak chyba Aleksander Wukowicz i jego ekipa tych sytuacji, tych straconych punktów mają w tym sezonie już naprawdę wiele ten margines błędu jest coraz to mniejszy w wykonaniu po prostu ekipy Piasta. No i patrzymy sobie na tą 30 minutę i pytaliście nas o rzuty karne, pytaliście nas o naszą opinię. No ja tutaj, Rafał, absolutnie żadnej kontrowersji nie widzę. I dziwię się w ogóle, że ktokolwiek poruszył jakąkolwiek dyskusję na ten temat. Spóźniony Dawid kopie Michała Chrapka, rzut karny. No inaczej sędzia nie mógł się po prostu tutaj zachować. Inną sprawą jest to, że Wojciech Myć po prostu cały czas posiłkował się gdzieś tam VAR-em, cały czas posiłkował się opinią Szymona Marciniaka. To jest jakby inna kwestia i myślę, że można by sobie osobny program na ten temat zrobić, bo ja generalnie uważam, że odkąd wprowadzono VAR, odkąd wprowadzono te podpowiedzi, to zabrano troszeczkę tego całego fanu polegającego na marginesie błędu, ale przede wszystkim ja uważam, że ci główni arbitrzy po prostu boją się podejmować ciężkie opinie, wiedząc jaka jest też nasza liga, bali się może tutaj podjąć jakieś opinii, nie będąc w 100% pewnym, czy faktycznie faul był. Wiedzą też, jaka była sytuacja odnośnie Radomiaka w ostatnich meczach, ile było kontrowersji przy poszczególnych sytuacjach, czy to z Gabrielem Kobelakiem, czy z Leonardo Roszą. Że tutaj no akurat tutaj sędziego Mycia bronię, podszedł, sprawdził. Dla mnie ewidentny rzut karny, nie wiem, czy się zgodzisz. Tak, jak najbardziej. Tutaj nie ma żadnych dyskusji. Dawid spóźnił się, jest kontakt, nie trafia w piłkę. Ewidentny karny. No, nie ma co tutaj dyskutować nad tą akcją. Myślę, że tutaj VAR interweniował dobrze.
Szkoda, że sędzia tego od razu nie zauważył. Szkoda, że tak wyszło, bo tak jak powiedziałeś, do tego momentu no, Piast w zasadzie nie zagroził w żaden sposób. Ta bramka dodała skrzydeł troszeczkę drużynie z Gliwic i no, z każdą minutą było coraz ciężej. No i mamy sytuację z rzutem karnym Patryk Dziczek kontra Gabriel Kobylak, starcie numer jeden, tutaj pewnie wykonany rzut karny i jednak Gabriel wiele do powiedzenia przy tym rzucie karnym nie miał, także myślę, że nie ma chyba tutaj za dużo co zatrzymywać się przy tej sytuacji. No i niestety po tej sytuacji z rzutem karnym przyszedł taki troszeczkę przestój w tym meczu, przyszedł z naszej strony taki okres, gdzie no troszeczkę gorzej wyglądaliśmy i chyba wydaje mi się, że to był najgorszy okres Radomiaka w ogóle w tym spotkaniu, czyli między tą powiedzmy 31 a 45, 48 minutą spotkania. No i sytuacja Michaela Amejału. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, błąd, bardzo duży błąd Semedo. Nie jesteśmy w stanie wam tego pokazać, nie możemy udostępniać oczywiście materiałów wideo. Kto oglądał skróty, kto oglądał w ogóle cały mecz, to będzie wiedział, o co chodzi. Sytuacja w naszym narożniku, gdzieś tam pola karnego, troszeczkę dalej nawet, bliżej rogu. Lisandro Semedo wykopuje piłkę, praktycznie samo pole karne, przejmują piłkę zawodnicy Piasta Gliwice. Piłka pada przed samym polem karnym, no i Amejał tutaj minimalnie poduje. Chciałem się zatrzymać przy tej sytuacji, bo wydaje mi się, że jest to o tyle kluczowa sytuacja, że wiemy, jak potrafi być brutalny futbol. To była 40, już prawie 8 minuta tego spotkania, więc przy doliczonych 3 minutach to były ostatnie sekundy. No i wtedy Rafał mogło to się różnie w ogóle potoczyć, bo bramka na typowo do szatni. No, mi się zrobiło gorąco i też dlatego w przerwie pisałem, że różnie ten mecz może się potoczyć. Na pewno złe zachowanie Semedo wybił z narożnika obrońcy, mógł ją wybić jakoś mocniej, dalej, inaczej, ale to tak łatwo też mówi się po fakcie. Stał trochę odwrócony plecami, no na pewno nie powinien się tak zachować. Dobrze, że Amejał przestrzelił, niewiele brakowało, no Kobylak tutaj w zasadzie zamarł w bezruchu. Fajna kombinacyjna akcja Piasta i na nasze szczęście no, zakończyło się to piłką obok bramki. Lecimy dalej, a więc już będziemy przechodzili do tej drugiej części tego meczu. Ja już tutaj wrzucam slajd z bramką Rosy, natomiast jeszcze wcześniej, przed tą bramką Rosy była taka fajna sytuacja, to bodajże był początek drugiej połowy, 50 minuta i była taka sytuacja, chyba to był rzut rożny, jeżeli dobrze pamiętam, i Rosza główkował, tak ta piłka przekozowała gdzieś tam, naprawdę fantastyczna tutaj interwencja Placha, uchroniła przed stratą bramki, jeszcze była dobitka po tym strzale, natomiast został odgwizdany, spalony, no i później Już tylko i wyłącznie ciasteczko i chyba nie tylko danie główne całego tego spotkania, ale też pewnie danie główne całego sezonu, czyli 56 minuta i bramka Leonardo Rosy. No i co tutaj, Rafał, powiedzieć? No, Stadiony Świata, mi się od razu skojarzyło to z takim napastnikiem Liverpoolu, Peterem Crouchem, który był podobnych tutaj jakby gabarytów co Rosa. Ja jestem pełen podziwu, że zawodnik mający 2 metry potrafi takie akrobacje zrobić w powietrzu i zdobywać takie gole. Fantastyczna sprawa. No myślę, że bezdyskusyjnie bramka kolejki. I Rosza pokazuje, że mimo czasami tego, że oceniamy go i mówi się często, że on jest taki troszeczkę drewniany, nieskoordynowany, to Rosza naprawdę pokazuje, że po tym powrocie pełni bardzo ważną rolę w zespole. No, mimo przestrzelonego karnego, zwycięstwa bramka ze Stalą Mielec, tutaj świetny gol z przewrotki, ale no multum akcji
zarówno w defensywie, jak i w ofensywie bardzo, bardzo swoją osobą absorbuje obronę rywali, tak, więc naprawdę mnóstwo pracy muszą poświęcić mu obrońcy przeciwnika, tracą na to dużo sił, robi przestrzeń dla innych zawodników, no a przy okazji co tu dużo mówić, no bramka stracenia świata, tak jak powiedziałeś, no mega gol i myślę, że no bezdyskusyjnie to będzie bramka kolejki, a może i będzie kandydowała do bramki sezonu. No ciężko będzie tutaj Kamila Zapolnika z Puszczy Niepołomice jednak przebić, bo tamta przewrotka to było coś kapitalnego po prostu, coś co się nie zdarza na ludzkim poziomie piłkarskim, natomiast no tutaj faktycznie komentatorzy Canal Plus słusznie wskazali osobę Fabiana Piaseckiego, którego bramka jeszcze w barwach Rakowa Częstochowa została wybrana bramką sezonu. To była bramka właśnie strzelona przeciwko Radomiakowi, także no gigantyczna byłaby to historia, gdyby bramka właśnie Rosy została uznana bramką sezonu i jeszcze w tym samym czasie byłby gdzieś tam na boisku Fabian Piasecki. Spoglądamy sobie na czat, tutaj Piotrek Sikora słusznie zauważa, że przy tej bramce Roszy warto zwrócić uwagę, jak Abram przebiegł całe boisko w środek pola karnego i skupił, zmylił uwagę Czerwińskiego. No tak, i na takie tutaj właśnie rzeczy bardzo warto zwracać uwagę, natomiast szkoda, że nie możemy mieć dostępu do jakby materiałów z tego spotkania. Wiadomo, jest to rzecz, która należy do Canal Plusu, do takie są tutaj prawa jakby rynku, prawa na odtwarzanie pewnych materiałów. My możemy sobie tylko gdzieś tam na podstawie zdjęć, na podstawie tego, co pamiętamy, pewne rzeczy przedyskutować. No i tak zostać po prostu musi, ale faktycznie, jeżeli chodzi o tą sytuację, to tutaj Abram można powiedzieć, że odkupił niejako winy, jeżeli chodzi o ten rzut karny. Realnie całkiem niezły wydaje mi się występ Abrama w tym spotkaniu. No i niestety, kolejna taka niezaciekawa sytuacja to jest bramka na 2-2, nie minęło nawet 4 minuty i tracimy bramkę na 2-2, tutaj dała się oszukać nasza obrona niesamowicie, leżał tutaj na murawie Dawid Abramowicz, on dał się zwieść Jorge Felixowi, był jednak gdzieś tam asystować, próbował w tej sytuacji wspomagać swojego kolegę Luka, chował te ręce, wiedząc, że różne rzeczy po prostu się w ostatnim czasie dzieją. Był też Donis, był Damian Jakubik, który krył Fabiana, no próbował kryć Fabiana Piaseckiego, był Rafa Rossi, no ale ta piłka gdzieś tam do Amejała jednak niestety dotarła i to, co nie udało się w końcówce pierwszej połowy, udało się Rafał na początku praktycznie, troszeczkę po tym naszym golu na 2-1. Piast szybko wyrównuje. Ja myślę, że tu cały problem zaczął się chwilę wcześniej, bo nie widzimy tego na slajdzie, ale tutaj w prawym narożniku, gdzie stoi Machado, to co widać na zdjęciu, no to tam było trzech naszych zawodników. Byliśmy przez chwilę przy piłce i błąd w wyprowadzeniu tej piłki, bodajże jako ostatni tą piłkę stracił Luis Machado, więc ja myślę, tak, że samo to wyprowadzenie skomplikowało nam sytuację i no później, no owszem, bardzo dobrze zachowali się napastnicy Piasta Gliwice, wkręcili w ziemię Abrama Rossi też, który stał blisko, a Mejoła nie zdążył zablokować piłki, ale no główną tutaj naganę za utratę tej bramki powinni dostać zawodnicy, którzy wyprowadzali tej piłkę i dopuścili się do naprawdę głupiej straty. Myślę, że to było lub będzie, nie wiem jak tam w sztabie trenerskim, którego dnia to będzie poświęcone, ale na pewno ta sytuacja będzie analizowana. No i myślę, że to nie jest dopuszczalne, żeby tak skrzydłowy, w łatwy sposób stracił piłkę. To niestety, konsekwencją tego był stracony gol na 2-2. I bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś i to jest jakby kolejny dowód na to, że co na zdjęciu, to jednak jest na zdjęciu, natomiast faktycznie odwracając sobie gdzieś tam
troszeczkę tą sytuację, przewijając ją do tyłu, to faktycznie to było takie starcie, gdzie Luis Machado miał, to była taka sytuacja, gdzie Luis Machado miał piłkę przy nodze i praktycznie wychodziliśmy w banalnej sytuacji, nie jakiejś w ogóle niegroźnej, straciliśmy piłkę, to wszystko, co się działo później, to wszystko, co jest na zdjęciu, to już było konsekwencją tego, co dalej. No myślę, że też indywidualny tutaj popis dwóch znakomitych zawodników Piasta Gliwice, zawodników naprawdę dużym potencjale i no i wyszło jak wyszło. Dużo jednak chyba faktycznie sztab szkoleniowy będzie poświęcał koncentracji i też szanowaniu piłki, bo prowadząc 2-1 w meczu wyjazdowym, w bardzo ważnym meczu, no, trzeba jednak tą piłkę troszeczkę poszanować. Nieraz nawet zagrać brzydziej, gdzieś tam nabić rywala, spróbować walczyć rzut z auto, ale tracenie piłki na 40 czy 50 metrze przed własną bramką, to nie jest zbyt rozsądna sytuacja. No i tak sobie wchodziliśmy po tej bramce na 2-2. Jak grzechu jeszcze chciałem tam się odnieść, bo sporo osób pisze na temat Dawida Abramowicza. Jedno to, jeżeli chodzi o pytanie o gorączkę Abrama i Luisa Machado, szczerze powiem, że nic na ten temat nie słyszałem. Pierwszy raz widzę tą informację, ale dopytam. Postaram się dowiedzieć w klubie, jak to było rzeczywiście, a no tu w ocenie Dawida Abramowicza to też chciałbym, żebyście trochę wzięli poprawkę na taką sytuację, że to jest jedyny zawodnik, który gra wszystkie mecze od deski do deski, to już jest bodajże 30 czy 31 mecz z rzędu w wykonaniu tego zawodnika od pierwszej do ostatniej minuty. Nie zapominajmy, że graliśmy w poniedziałek, potem był mecz w piątek, więc na pewno gdzieś te obciążenia fizyczne, kondycyjne odczuwa każdy z zawodników, który grałby taką ilość meczy. Na pewno tam błąd gdzieś przy rzucie karnym, czy tutaj ta akcja, która teraz pokazujemy, ale one też nie powinny jakoś zamazywać całego spotkania, bo myślę, że no ogólnie mimo tych dwóch błędów, no jakby wygranych nie powinno się sądzić i w przekroju tego spotkania to nie najgorszy mecz w wykonaniu Dawida, może bez jakichś wielkich fajerwerków, ale myślę, że taki solidny występ na poziomie ekstraklasowym, zwłaszcza biorąc, mówię tak, poprawkę na to, że no Dawid gra naprawdę najwięcej z całej drużyny i jeżeli ewentualnie potwierdziłyby się te informacje dotyczące ewentualnej gorączki, to myślę, że tym bardziej trzeba docenić ten występ, nawet biorąc pod uwagę to, co chwilę wcześniej Grzesiek powiedział przy bramce Leonardo Rossi, przy ściągnięciu tam obrońców i zrobienia zamieszania. No cóż, no, w tej akcji wyszło jak wyszło, 2-2 i jedziemy dalej. To też na pewno temat Dawida Abramowicza to jest temat rzeka, to jest temat, który poruszamy od wielu, wielu miesięcy i nie będziemy tutaj wybitnie jakoś mądrzy, nie będziemy jakimiś nie wiadomo odkrywcami, jak powiemy, że no nie jest to zdrową sprawą, kiedy w zespole nie ma takiej po prostu rywalizacji, a jeżeli chodzi o Dawida Abramowicza, no to on tego piłkarza do ewentualnego zastępstwa, do konkurencji, takiego nie ma, tak, i tutaj ciężko jest o to, żeby też nie chciałbym oczywiście tutaj w jakikolwiek sposób stawać się adwokatem Dawida Abramowicza, ale na pewno ktoś, kto deptałby mu po piętach, ktoś, kto podjąłby rękawice i po prostu wywierałby dodatkową presję na Dawidzie, wydaje mi się, żeby się po prostu tutaj w naszym zespole przydał i mam nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy przed tym okienkiem transferowym w jego trakcie, bo to finalnie gdzieś pokaże się, że faktycznie ktoś się sobie na tą pozycję pojawi, bo nie możemy cały czas na tego Dawida liczyć i też trzeba huchać i dmuchać na kartki.
No ale Grzechu, myślę, że możemy tu uspokoić naszych słuchaczy, że no, klub cały czas pracuje nad transferami, nawet na przyszły sezon. Wiemy mniej więcej, kto może się pojawić na lewej obronie. Nie możemy... I dlatego też zachęcamy, żebyście byli z nami do końca tego dzisiejszego live'a, bo coś się jeszcze pojawi. Nie możemy tak do końca zdradzić, co będzie z lewym obrońcą, ale jeszcze zanim pojawi się zawodnik na nowy sezon, to może będzie jakaś niespodzianka w tym programie. Wbrew temu, co niektórzy mówią, to okienko transferowe, mimo że się zakończyło, to niekoniecznie musiało się dla Radomiaka. Tak. Pamiętajcie, że na przykład w piątek Piast Gliwice ogłosił pojawienie się Gwili, podpisanie kontraktu z Gwilią. Istnieje możliwość zgłoszenia zawodnika jeszcze do rozgrywek ekstraklasy, więc do 31 marca powiedzmy są w regulaminie pewne możliwości zgłoszenia niektórych zawodników. No dobra, lecimy sobie dalej, bo utknęliśmy na tej bramce na 2-2 dla Piasta i tak sobie oglądaliśmy ten mecz, działo się mniej bądź więcej, no i nagle mając piłkę Piast Gliwice, my się zaczęliśmy zastanawiać, bo padła decyzja, że coś będzie podglądane na warze. Ja ogólnie byłem mega zaskoczony, mówię, kurde, co się znało, nawet nie wyłapałem żadnej sytuacji i bałem się, że to będzie, Rafał, jakaś głupia znowu sytuacja z naszej choćby strony w środku pola, że może jakieś pchnięcie, że może jakaś, wiesz, dyskusja z sędzią, że może coś takiego. A tu się nagle okazało, że Szymon Marciniak dał sędziemu Myciowi jakiś cynk, no prawdopodobnie to był Marciniak, tak? No bo chyba to jest główny arbiter, który podejmuje tego typu decyzje i przekazuje informację bezpośrednią do sędziego głównego tego spotkania. No i cofnęliśmy się do sytuacji z troszeczkę wcześniejszej, gdzie Lisandro Semedo dośrodkowywał w pole karne i jeden z zawodników Piasta Gliwice dotknął piłkę ręką. Tener Myć po konsultacji z Szymonem Marciniakiem i też spojrzeniu na ekran zadecydował rzut karny. Rzut karny. I tutaj też się zatrzymamy. Nie udało mi się złapać żadnej takiej ciekawej klatki, jak to wszystko wyglądało, więc będziemy się tutaj wyłącznie posiłkowali na tym, co pamiętamy. Rafał, jak ty oceniasz tą sytuację? Czy dla ciebie to był rzut karny i jak byś to skomentował? No bo to takie było... Znaczy to Myć akurat tak jak był ustawiony, no to jeszcze w tym przypadku mogę powiedzieć, że mógł tego nie widzieć, ale no z powtórki z VAR-u no rzeczywiście ewidentny rzut karny. No Semedo dośrodkowuje w pole karne, zawodnik zwiększa obrys ciała wystawionym łokciem, odbija piłkę ręką, karny ewidentny. No fajnie, że udało się w końcu przełamać tą niemoc strzelecką z rzutów karnych. Rozmawialiśmy o jakimś być może innym wykonawcy rzutów karnych tydzień temu, no i rzeczywiście nie podszedł ani Rosza, ani Wolski, nie podeszli ci zawodnicy, którzy przestrzelili w przeszłości karne. No Pedro już nie ma, Alves jest kontuzjowany, podszedł Semedo i wydaje mi się, że pewnie bez najmniejszych problemów wykonany rzut karny. No i 3-2 dla Radomiaka w tym momencie. Co ciekawe, rozmawialiśmy sobie o tych rzutach karnych tydzień temu oczywiście i przypominaliśmy tego Leandro, który strzelał tak mocno na siłę, można powiedzieć, w środek bramki. No i jak widzimy, ten wariant ze strzelaniem w środek bramki wcale nie jest taki zły, jak być powinien, także tutaj Semedo, no cieszę się, że się właśnie przełamał Radomiak, jeżeli chodzi o to rzuty karne, bo no, znowuż to by było nie wiadomo ile dyskusji, ile byłoby tutaj takich, nie mówię już o samej opinii dziennikarzy i jakichś tam złośliwych postach w mediach społecznościowych, natomiast myślę, że pośród nas kibiców też byłoby bardzo dużo
takich powodów gdzieś tam do zmartwienia, że znowu rzut karny, znowu go nie wykorzystujemy. A co by było, gdybyśmy jednak wykorzystali, a co by było, gdyby to. To jest chyba najgorsze, co może być. Także fajnie, że ten rzut karny został wykorzystany, fajnie, że nie było kombinowania. Udało się zdobyć bramkę na 3-2 i później dalej się działo się jeszcze więcej, bo wydawałoby się, że może ta bramka na 3-2 to już będzie zamknięcie tego całego spotkania. Natomiast pojawiła nam się kolejna sytuacja z potencjalnym rzutem karnym, pojawiła nam się sytuacja z Jordão i znowu nieprzyjemne rzeczy. Natomiast tutaj, kurde, sam nie wiem, jak na to wszystko patrzeć, patrzyłem na tą sytuację parę razy. Tutaj chyba największa kontrowersja, jak dla mnie, Rafał, bo Jordão, tak, wpada w zawodnika Piasta, ale tam wcześniej troszeczkę pchnięty. Nie wiem, jak to do końca zinterpretować, ale jednak jestem chyba bliższy opinii, że jednak rzut karny, że jednak błąd naszego zawodnika, ale te ręce też tak nie do końca naturalnie ułożone. To znaczy, powiem ci, że tak ciężko mi ocenić tą sytuację, bo no patrząc na stop klatkę tą, którą tam zatrzymywał Marciniak i pokazywał sędziemu Myciowi, no to rzeczywiście gdzieś ta ręka była przy twarzy zawodnika rywali, ale z drugiej strony, tak, no ale z drugiej strony, jak się patrzy na to w takim normalnym tempie akcji, tempie meczowym, no to wydaje mi się, że tam zbytnio wielkiego nic nie było, więcej aktorstwa zawodnika drużyny przeciwnej. Czy został akurat popchnięty, to tak wydaje mi się, że jeden obok drugiego przeleciał i nie widziałem tam zbytniego tam kontaktu, takiego odpychania, no takiego typowego, że on stracił równowagę. To jakiś taki troszeczkę błąd, dziwne się wybicie naszego zawodnika. No ale czy żeby odgwizdywać rzut karny? No nie wiem, ja dla mnie bardzo, bardzo mocno dyskusyjny. No, sędziowie często robią te stop klatki i mówią, że był kontakt, ale też tego typu akcje głównemu powinni chyba puszczać nie tylko w samych stop klatkach, ale przewijać mu to w sensie nie na przyspieszonym tempie, tylko tak, żeby mógł obejrzeć całą akcję w normalnym, rzeczywistym tempie, tak jak to się działo naprawdę. No bo całkiem inaczej ona wygląda na stopklatce, gdzie widzimy położoną rękę, a całkiem inaczej w pełnym biegu i tak jak to szło. No jak dla mnie, ja bym nie odgwizdał tutaj karnego. No nie było aż takiego jakiejś premedytacji, złośliwości, jakiegoś takiego głupiego zachowania. No nie wiem, nawet nie wiem, czy w ogóle bym odgwizdał jakikolwiek faul. No dwaj zawodnicy w walce o piłce w jakiś sposób jeden wpadł na drugiego i można było uwzględnić równie dobrze faul w ofensywie tego zawodnika, który jest z tyłu gdzieś, gdzie biorą w kleszcze Jordão i on traci równowagę. Bardzo, bardzo ciężka sytuacja do oceny. Zdaje się, że dzisiaj w Lidze Plus pan Leczmański no, mówił, że dla niego tam nie było karnego. A no nie właśnie. Wiem. No właśnie, dlatego no ciężko jest ją podjąć decyzję. Po samej stopklatce pewnie no, Marciniak, który był na warze, się wybroni, powie, że był kontakt i ten. Tylko no, ten kontakt to było bardziej takie położenie ręki na twarzy niż jakieś uderzenie, i które mogło spowodować przewrócenie rywala. No, no ja akurat tutaj karnego bym nie odgwizdał. No, na szczęście Kobylak obronił rzut karny. No tak, tylko teraz okej. Okay. Nawet zakładając, że faktycznie rzutu karnego tutaj nie było, no to mamy znowu obraz jednak taki Bruno Jordão, który wchodzi na boisko. Przypuśćmy, że zapominamy o tej sytuacji z rzutem karnym, ale mamy znowu obraz takiego Jordão, który pojawia nam się na boisku w końcówce i znowu my tego chłopaka zapamiętamy z tego, że coś z jego udziałem się działo, ale niekoniecznie były to rzeczy pozytywne, bo chwilę wcześniej dostał kartkę za zapchnięcie rywala, więc nawet kasując tą sytuację w pamięci, gdzie jest to oczywiście niemożliwe, ale zakładamy tylko,
to znowu byśmy pamiętali tego o tym Jordao, że on niczym wielkim się nie pokazał. Jeżeli dorzucimy sobie tą sytuację i rzut karny i wykluczenie zawodnika, no to powstaje nam obraz piłkarza, który no jest ewidentnie pogubiony, więc jeśli mówiliśmy o, powiedzmy, Franku Castaniedzie, który pojawił się w Radomiaku i był zamieszany w gola, no to tutaj, tutaj Bruno Jordao, można powiedzieć, że też delikatnie był blisko tego, że będzie zamieszany w bramkę dla rywali Radomiaka. No i co z tym chłopakiem zrobić? Bo w poprzednim meczu też dyskusja z sędzią, jakiś tam, powiedzmy, trener Kędziorek to z kolei ocenił jako takie kulturowe nieporozumienie. I tak zastanawiam się, czego się można po nim tak na dobrą sprawę spodziewać. I czy to faktycznie jest kwestia tylko i wyłącznie głowy, czy czegoś innego, Rafał? Znaczy, no nie, myślę, że troszeczkę brakuje mu gry, brakuje rytmu meczowego, może chłopak za bardzo chce, nie wiem, może trochę pracy z psychologiem może by w jakiś sposób pomogło. Na razie to ciężko ocenić tego zawodnika. Ja myślę, że mogą być z niego ludzie, tam z Pogonią te parę minut nie było najgorsze, mimo tego, że graliśmy w osłabieniu. No cóż, no, trener zaryzykował, zmienił Donisa na Jordao. Tak naprawdę nie miał jakiegoś wielkiego wyboru na ławce rezerwowych, jeżeli chodzi tutaj o środek pola. Michał Kaput nie mógł zagrać w tym meczu. Najwyraźniej no, Donis potrzebował zmiany. Do tego momentu grał bardzo dobrze. Trener tak zadecydował. No szkoda, że tak wyszło, no ale na razie najwyraźniej widać, że coś nie gra. No, chłopak potrzebuje więcej spokoju, takiej pracy. Ciężko to ocenić, co będzie dalej. No i wisienka na torcie, a więc obroniony rzut karny przez Gabriela Kobylaka, i tak jak ja pisałem na Twitterze, ale może nie każdy tego Twittera ma, to tutaj obecny z nami Rafał Jączyk, czyli ekipa pod Gołębnikiem, napisał do mnie w tym meczu, że Gabriel Kobylak rzut karny obroni. Co prawda to było w tej sytuacji poprzedniej, gdzie ja mu nie pamiętam, co ci, Rafał, odpisałem, chyba nie byłem zbyt jakiś przychylny tej opinii, no ale suma summarum, oddaję cesarzowi co cesarskie, rzut karny przez Gabriela obroniony, i to jaki. Naprawdę tutaj czapki z głów dla Gabriela i ciekaw jestem. Ciekaw jestem, jak ta sytuacja wpłynie na tego chłopaka, ciekaw jestem, jak ta sytuacja też będzie odbierana przez kibiców, czy będzie to taki zbudowany kredyt zaufania wśród naszych zielonych braci i sióstr. No i jak sam Gabriel będzie wyglądał w kolejnych po prostu meczach. Znaczy, ja myślę, że na naszych kibiców to już wpłynęło, bo minęły dwa dni od meczu i gdzieś tam obserwując te stałe miejsca, w których pojawiały się jakieś nieprzychylne komentarze, no to można powiedzieć, że one spadły do minimum. A myślę, że Gabriel potrzebował, nawet nie Gabriel, ale Radomiak potrzebował takiego meczu Gabriela, tak, żeby chłopak nabrał pewności siebie, bo no, raczej jest pewnikiem to, że ze względu na przepis o młodzieżowcu, ale też ze względu na swoje umiejętności, on będzie bronił w najbliższych meczach. I myślę, że to doda mu pewności siebie, a także całemu bloku defensywnemu, całej drużynie, no wiedząc, że chłopak, który jest naładowany, pełny energii, który czuje się dużo pewniej, no będzie się łatwo grało całej drużynie. Fajnie, że to tak wyszło i że Gabriel tak już w pierwszym meczu po tej pauzie wymuszoną czerwoną kartką no zagrał taki bardzo dobry mecz, bo tak to trzeba oceniać. Garść statystyk po tym meczu, które podesłałeś mi, Rafał, z Twittera, a są to statystyki z portalu Ekstra Stacji. Są to statystyki po pierwszej i po drugiej połowie. No w tej pierwszej połowie jednak na co można zwrócić uwagę, no to warto to, że jednak posiadanie piłki zdecydowanie na korzyść Piasta Gliwice, bo 61 do
do 39. Sporo się tutaj działo, sporo tutaj się działo, jeżeli chodzi o strzały, natomiast jeżeli chodzi o strzały celne tutaj 3 do 2 dla nas, ogólnie strzały 8 do 7 też dla nas, kilka strzałów zablokowanych, raczej wszystko na styku i tutaj ten wynik 1 do 1 jakby nie zakłamuje tego, co się działo na boisku, natomiast mówię, no troszeczkę te statystyki nas mogą mylić i dla kogoś, kto tego meczu nie oglądał, mogą być troszeczkę mylne, bo tak jak mówię, do tej 30 minuty to chyba się zastanawialiśmy prędzej, kiedy ta druga bramka padnie do Radomiaka, aniżeli że coś może się złego po prostu wydarzyć. No i statystyki z drugiej połowy. Statystyki z drugiej połowy, gdzie już ten mecz mieliśmy zakończony tutaj, no tak ponownie, bardzo, bardzo to wszystko wyrównane. Dalej Piast Gliwice jednak przeważał zdecydowanie, jeżeli chodzi o posiadanie piłki, strzały wyrównane 12 do 12, 6 do 5 na korzyść Radomiaka, strzały zablokowane na równi, rożne na korzyść Piasta, ale nic tego specjalnie nie wynikało. Paule na równi, także wszystko to tak wyglądało bardzo na styku i jak sobie tak, Rafał, pomyślimy na temat tego spotkania, to w sumie wszystko nam się w jedno stało gdzieś tam zamyka. Był to mecz wyrównany, był to mecz, o którym zadecydowała jedna bramka, no może zadecydowała bramka z rzutu karnego po takich dość dziwnych po prostu okolicznościach, plus obroniony rzut karny, natomiast był to mecz dwóch bardzo wyrównanych ekip i można powiedzieć, że mecz takich zespołów, które chyba zasłużenie są na w podobnych rejonach tabeli. Na nasze szczęście, no my po tej kolejce troszeczkę wyżej jesteśmy od tego Piasta i na szczęście nasze wszystkich kibiców odskoczyliśmy temu Piastowi na 6 oczek i mam nadzieję, że kolejne spotkania tylko będą potwierdzeniem tego, że uda nam się mecze z zespołami o podobnym potencjale po prostu wygrywać, choćby tą jedną bramką, a kto wie, może i uda się zrobić coś więcej z tymi potencjalnymi faworytami, bo trzeba tak też nazywać choćby Jagiellonię Białystok, która zagra z nami sobotę, to będzie zdecydowany faworyt tego meczu, przynajmniej biorąc pod uwagę bukmacherów, no ale kto wie, jak to będzie wyglądało w przypadku Radomiaka. No tak, zdecydowanie taki mecz na ostrzu noża, wyrównany, z lekką przewagą taką rysującą się na stronę Piasta, obserwując samo spotkanie, no ale na szczęście wynik z korzyścią dla Radomiaka. No w końcówce tak troszeczkę drżałem, pomijam ten rzut karny, ale mimo wszystko te groźne ataki drużyny z Gliwic no przyprawiały mnie taki niepokój, że jednak Piast zdobędzie tą bramkę i zremisuje, potem na dodatek ten dyskusyjny rzut karny. No całe szczęście, że wywieźliśmy 3 punkty, bo bardzo duży oddech w tabeli, duży spokój dla drużyny i myślę, że zdecydowanie łatwiej będzie się przygotowywać do meczu z Jagiellonią z myślą, że no nad tą strefą spadkową jest jednak 8 punktów przewagi i mam nadzieję, że no zagramy i zapunktujemy w najbliższą sobotę. Zaglądam tutaj na czat, bo cały czas komentujecie to, o czym my sobie rozmawiamy. Maciek Falkiewicz pisze, przypomnijmy sobie na początku Luizao i Nascimento, jakie głupie kartki łapali. Dajmy Jordao czas na ogarnięcie się. No może to i tutaj coś w tym faktycznie jest, a może nie tylko chodzi to i wyłącznie o samego chłopaka, ale też o tą portugalsko-brazylijską mentalność. Faktycznie ta adaptacja też do polskiej piłki jest troszeczkę inna. Dariusz Latosek pisze, mam nadzieję, że dzięki tej sytuacji zbudowali nam Kobylaka na resztę rundy. Niewykluczone, że tak będzie. Myślę, że mecz z Jagiellonią Białystok będzie bardzo dobrym tutaj momentem, żeby pokazać, że ten mecz z Piastem Gliwice nie był tylko i wyłącznie
Przypadkiem. Marcin Szymanowicz za to pisze. W polu karnym dzieją się dziwne rzeczy, piłkarze tylko czekają na jakiś kontakt, nawet niewielki, aby dodać coś od siebie, bo wiedzą, że jest karny. No, to też jest prawda, że jednak piłkarze tutaj dodają sporo od siebie, licząc na to, że gdzieś tam na tych klatkach, że w przypadku tej nie do końca tego rzutu na sytuację takiego dynamicznego, że gdzieś tam przy tej stopkratce wyjdą pewne rzeczy i faktycznie może uda się przechylić gdzieś tam korzyść na swoją stronę. Patrzymy dalej, co tam jeszcze piszecie. Marko pisze, jak będzie już pewne utrzymanie, powinien bronić Koptas, żeby ugrywać się przed kolejnym sezonem. To jest też ciekawa kwestia. Też my tutaj z Rafałem niejednokrotnie ruszyliśmy temat Wiktora Koptasa. Chcielibyśmy tego chłopaka zobaczyć, natomiast mówię, no to tutaj ciężko jest powiedzieć, czy to jest kwestia ugrywania się przed nowym sezonem, bo my na dobrą sprawę nie wiemy, czy ten przepis o młodzieżowcu zostanie, a jeżeli nie zostanie, to Rafał równie dobrze może się okazać, że tutaj włodarze Radomiaka stwierdzą, że skoro przepisu nie ma, no to szukamy doświadczonego bramkarza i nagle sobie będziemy szukać zawodnika, który w tej lidze ma rozegrany, powiem, nie wiem, 150 meczów. Kogoś doświadczonego, kto wie. A może tu będzie kwestia zatrzymania Filipa Majchrowicza, bo to też może być. Tam Romku piszesz, czy nie lepiej odpuścić kwestii tego młodzieżowca i powalczyć o miejsca 7-6. No, teoretycznie na pewno to tak mogłoby wyglądać, ale ja w praktyce wiem, że w klubie chcą zarówno ugrać minuty młodzieżowców, jak i powalczyć o te miejsca 7-6. Poza tym jest taka minimalna różnica punktowa na tych miejscach, powiedzmy od 7 w dół, że tam w ostatniej kolejce, w ostatnich dwóch kolejkach może się okazać, że przegrywając jeden czy dwa mecze, no spadniemy o 2-3 miejsca. Mniej więcej porównując ostatnie dwa sezony, to każde miejsce w tym przedziale to było około, tak uśredniając, około 300 tysięcy złotych, więc jeżeli spadniemy o dwa miejsca do dołu, stracimy 600 tysięcy złotych, jeżeli awansujemy, no to oczywiście je zyskamy, tak? Więc w przypadku zyskania 600 tysięcy złotych, a zapłacenia kary 500 tysięcy, no mamy stówę do przodu, czy gra jest warta świeczki, no to już chyba myślę, że będą decydowali włodarze. Ja myślę, że oni jednak za wszelką cenę będą chcieli wyrobić limit młodzieżowca, bo to jest pewne 500 tysięcy, które zostanie w kasie klubowej, a te pieniądze z dodatkowych miejsc to są ewentualne więcej, czyli tamte koniecznie będziemy musieli wypłacić z naszej kasy, a te ewentualnie dostaniemy więcej. Gdzieś tam są założenia budżetowe, powiedzmy miejsca około 8, to by było takie, które satysfakcjonuje zarząd. Każde miejsce powyżej 8 to będzie coś na plus. Myślę, że do miejsca 10, czyli te kolejne 600 tysięcy, to jest jeszcze takie akceptowalne, więc ja myślę, że tutaj no mimo wszystko będziemy grali tym młodzieżowcem do końca. Na pewno licząc to tak w prosty sposób matematycznie, to można się przepychać i uznając plusy i minusy, ale myślę, że no w pierwszej kolejności klub liczy na to, że 500 tysięcy będzie do zapłaty z kasy, a nie do wejścia do kasy za któreś tam miejsce. Więc limit młodzieżowca za wszelką cenę będziemy starali się wypełnić. A w jaki sposób i na ile kolejek przed końcem będziemy to robili, czy wpuszczając jednego zawodnika, czy grając po jednej połowie, na przykład w ostatnich 4 czy 5 meczach, nie uwzględniając oczywiście Kobylaka, bo zakładamy, że on cały czas będzie grał do samego końca, no to już wszystko zależy od tego, jak szybko się utrzymamy i jak szybko osiągniemy te powiedzmy 39-40 punktów. No i taki cykl pomeczowy, który mieliśmy zadebiutować, z którym mieliśmy zadebiutować tydzień temu, ale nam się no jakby nie udało zebrać wystarczającej liczby
materiałów wokół meczu. Będziemy sobie tutaj rzucali oko na Twittera i to, co piszą no tutaj dziennikarze związani z Radomiakiem, dziennikarze związani z Radomiem na temat tego meczu, więc mamy nadzieję, że tutaj panowie będziecie pisali i będziemy was po prostu cytowali, odnosili się do waszych komentarzy, a zaczniemy sobie od Bartka Jędrzejczaka, który tutaj niejednokrotnie był gościem na naszych rumach. Mam nadzieję, że Bartek też nas wkrótce też odwiedzi na YouTubie. Bartek tak napisał o tym meczu. Były podśmiechujki z Radomiaka po dwóch meczach z Wiosną, że bity kandydat do spadku, że transfer jest to hamo, etc. No to chcę państwu powiedzieć, że Radomiak się z tego wypisuje. Czas działa na korzyść trenera Kędziorka i jestem przekonany, że dobrze będzie to wyglądać. No i myślę, że taki bardzo pozytywny głos. Na pewno trzeba też myśleć o tym, że jest bardzo dużo do rozegrania i mamy nadzieję, że Bartek się tutaj nie pomyli i że faktycznie ten Radomiak już się tej walki o utrzymanie wypisał, że raczej teraz im dalej w las, tym będzie spokojnie. Marcin Bożencki. Co za piękny mecz, co za emocje i wieczór, jak duma z Radomiaka. Wielki szacunek dla piłkarzy i bardzo cieszy ten bilans od początku rundy, bo już niektórzy zwalniali trenera Kędziorka i robili z niego WF-istę. A w trzech bardzo ważnych meczach 7 punktów i głęboki oddech. I tutaj myślę, Rafał, że bardzo ważną rzecz Marcin zaznacza, bo faktycznie po tych dwóch meczach przy bilansie 0 do 10 to już tyle po prostu tych komentarzy i tyle głosów o zwalnianiu trenera Kędziorka się pojawiło, że można było złapać za głowę i no, ja się cieszę. No, ale my mimo wszystko jako podgłębnikiem trzymaliśmy stronę, że no, trzeba trenerowi dać kredyt zaufania. Wiemy, jaki ma pomysł na grę, jak ciężko zarówno trener, jak i cały sztab szkoleniowy pracują w klubie, z jak dużym zaangażowaniem całemu sztabowi, zwłaszcza trenerowi Kędziorkowi, zależy na tym, żeby to wyszło jak najlepiej. Ma pomysł na grę, no te czerwone kartki i gdzieś te braki kadrowe spowodowane właśnie tymi wykluczeniami wpłynęły na drużynę. No teraz, kiedy drużyna jest w optymalnym składzie, to gramy naprawdę przyzwoity futbol. Może to nie jest na poziomie top 3 czy top 4, ale myślę, że takie spokojne utrzymanie i gdzieś taka górna część tabeli, jeżeli nie będą nam się przytrafiały właśnie jakieś kontuzje czy dyskwalifikacje za kartki, jeżeli drużyna będzie w takim optymalnym zestawieniu, to myślę, że jeszcze parę fajnych meczy i parę fajnych punktów zdobędziemy. A co do trenera... Co do trenera, to mam nadzieję, że no, najpierw utrzymanie, a potem trener zostanie na przyszły sezon i gdzieś ta kadra będzie budowana tak z większym jakby dostosowaniem się do wymogów trenera. O, tak bym to ujął. Szymon Janczyk tutaj też napisał po tym meczu. Dzisiaj spotkanie na styku, ale myślę, że Radomiak zasłużenie zapunktował za 3. Ciężko się grało na tym czymś zwanym dla zmyłki murawą, natomiast trochę pozytywnych momentów było. Szkoda, że Lisandro Semedo zmarnował podanie Roszy. Leonardo miałby występ marzeni. 2 stracone gole i karny, ale wbrew pozorom w defensywie nadal jest solidnie. Tylko więcej rozwagi od Bruno Jordão, tak ogólnie na przyszłość, a więc sporo rzeczy, o których my sobie też powiedzieliśmy, ale no tak, zapomnieliśmy zupełnie też o tej murawie. Ona naprawdę zostawiała dużo do życzenia i jak widzieliśmy ją przed rozpoczęciem tego meczu, jak gdzieś dostaliśmy zdjęcie od ludzi, którzy się tam pojawili z klubu i wrzuciliśmy ją na podgłębnikiem, to pierwsze, co sobie po prostu pomyślałem, to kurde, chłopaki bez po prostu bez urazów, bez kontuzji, bo to była naprawdę ciężka murawa i ciężko, bardzo ciężko się w takich warunkach gra. Ale chłopaki dali radę i naprawdę ta piłka momentami fajnie chodziła. Na czacie, widzę na czacie pojawiło się Romek R33, naszym lekarstwem na wszystko będzie powrót Alvesa w formie sprzed kontuzji. Powiem wam tak, no wszyscy mówią o powrocie tego Alvesa, ale ja tak
jestem mocno sceptycznie podchodzę do tego. Nie mówię tu o samej formie i o tym, że nie chciałbym, żeby Roberto wrócił do drużyny, ale ta kontuzja jest jakaś taka podejrzana, jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że ona się strasznie przeciąga, dzieją się takie dziwne wokół niej rzeczy. Nie jestem pewien, czy Roberto wróci w danym momencie do drużyny tak szybko, jak nam się wydaje, jak o tym jest mówione. No zobaczymy panowie. No, trener powiedział, że 18 Roberto ma jakąś tam konsultację medyczną, coś ma na ten temat więcej powiedzieć. Poczekamy, zobaczymy. Marko tutaj do nas pisze, Marko nas atakuje, Marko prowokuje. Nie ma problemu, my bardzo chętnie się odniesiemy. Marko, nie przemówisz do tych panów, oni są mega orędownikami i wyznawcami trenera. Nie mam absolutnie z tym żadnego problemu, żeby tutaj się przyznać do tego, że jestem zwolennikiem trenera Kędziorka i dopóki to, co widzę na treningach oczami swoich kolegów, to, co widzę, co się dzieje w klubie, po prostu to, co słyszę, wymieniając gdzieś tam opinie, SMS-y, rozmawiając też przede wszystkim z ludźmi i z samymi piłkarzami, wszystko się zgadza w jedną całość, to muszę być naprawdę zwolennikiem. Biorę też pod uwagę to, jak rozbitą miał kadrę ten Kędziorek w przerwie zimowej, biorę też pod uwagę to, jakie dostał transfery i jak późno je dostał. No ale najprostsza tutaj logika jest taka, że trener po prostu broni się wynikami i tak jak my tutaj z Rafałem potrafiliśmy trenera Gylkę za pewne rzeczy chwalić, później ganić, tak samo było z Lewandowskim, tak samo nie będzie tutaj problemu absolutnie żadnego, żeby skrytykować trenera Kędziorka za coraz to kolejne mecze, natomiast ja mówię, ja tutaj się przede wszystkim kieruję rozsądkiem, patrzę nie tylko wyłącznie na wyniki czy na grę, ale też na rzeczy, które się dzieją dookoła i uważam, że to powinno być jako wyznacznikiem zdania na temat trenera i tego, co się dzieje. Fakty są takie, że trener Kędziorek poprowadził Radomiaka w 7 meczach i przynajmniej połowa tych meczów była bardziej niż solidna i przynajmniej połowa kończyła się dla nas pozytywnym wynikiem, bo jak sobie przypomnimy to, co się działo za trenera Kędziorka, no to zaczął od zwycięstwa z Widzewem, czyli 3-0, później remis z Górnikiem Zabrze po takim ciężkim meczu, no ale jakby nie było punkty. Później mamy remis z Lechem Poznań, wiadomo z jaki to jest rywal. Punkty, tak? Czyli mamy 3 mecze generalnie ze straconymi punktami, natomiast rozegrane dobre mecze, zwłaszcza w mojej opinii świetny mecz z Widzewem, też bardzo dobra druga połowa z Lechem Poznań. Oczywiście ten start wiosny, no to jest w przypadku każdego kibica, no to chyba się tutaj zgodzimy, wielkie niezadowolenie i też rozczarowanie i wiadomo, że to nie powinno się wydarzyć, ale też pamiętamy, jakie były tego okoliczności, że graliśmy w 10 w tych meczach, że odeszło nam 3 kluczowych zawodników, ale później w momencie, kiedy ten skład nam po kontuzjach, po gdzieś tam kartkach wrócił, no to znowu wróciliśmy, wydawać by się mogło, na ten dobry tor. 3 mecze, 7 punktów. No i cóż tu więcej dodawać? Ja uważam, że jest nieźle, ja uważam, że jest naprawdę dobrze, ale zaznaczamy przy każdym live'ie. Jest tutaj naprawdę sporo do poprawienia i też uważam, że ci nowi wprowadzani zawodnicy, oni mają cały czas i oni tutaj będzie, to może się okazać, że czy Diaz, czy Jordão, czy Żardel, są zawodnicy, którzy nie pokażą nic mocnego w tym sezonie i może być tak, że my ten sezon po prostu gramy tą żelazną 11, ewentualnie 13, 14 zawodników i utrzymamy się, a ci nowi zawodnicy tak na dobrą sprawę pojawią się w przyszłym sezonie. Tego sobie oczywiście życzymy, natomiast mówię, no ja nie szukam na siłę tutaj jakichś czepiania się. Uważam, że generalnie kierunek polski to jest bardzo dobry kierunek dla Radomiaka, jeżeli chodzi o trenera. Polscy trenerzy rozumieją bardzo dobrze realia polskiej piłki, zarówno te sportowe, jak i pozasportowe i też bardzo się cieszę, że mamy naprawdę sporo młodych trenerów w kadrze asystenckiej
w kadrze asystenckiej, że są tutaj przede wszystkim trenerzy, asystenci trenerów, którzy mają pojęcie, jeżeli chodzi o ten rynek województwa mazowieckiego, Mazowsza, i mam nadzieję, że to zaprocentuje po prostu w przyszłości też transferami, nie tylko do pierwszego, ale też może do drugiego zespołu. Rafał, co ty na ten temat? Ja chciałbym tutaj odpowiedzieć do Kubarksa. Kubarks napisał: ja do Kędziorka nic nie mam, jedynie zmiany powinny być szybsze i danie szans Pikowi i Leandro w następnych meczach. Chcę zobaczyć, jak oni wyglądają. Słuchaj, ja w zupełności się z tobą zgodzę. Na ostatniej konferencji prasowej pytałem między innymi o Leo. Czemu wszedł Żardel, a nie pojawił na boisku się Leo? No, trener trochę nie usatysfakcjonowała mnie jego wypowiedź. Powiedział, że no, to są dwie różne pozycje, zawodnicy o różnych charakterystykach. Osobiście uważam, że po pierwsze Leo niejednokrotnie grał na dziewiątce w przeszłości, niejednokrotnie się sprawdzał. To, że Żardel jest szybszym zawodnikiem, Leo na pewno nie można odebrać szybkości, zwłaszcza z piłką przy nodze. Potrafi w pełnym dryblingu, na pełnym szybkości minąć kilku rywali, więc tu w kwestii wpuszczenia i dania szansy Leo, ja zawsze byłem, jestem i będę zwolennikiem tego, żeby Leo przynajmniej wszedł. Jeżeli rzeczywiście nie będzie się nadawał, okej, my to ocenimy w ten sposób, ale jak na razie nie mamy tej szansy. I mówienie, że no, Żardel jest innym zawodnikiem i Leo, ja się w tym zupełności zgadzam, ale można było równie dobrze przesunąć na dziewiątkę Okoniewskiego, bo wiemy, że on może grać na tej pozycji, jeżeli uważamy, że Leo się tam nie nadaje, a Leo mógł wejść wtedy na skrzydło w miejsce Okoniewskiego. I tak w zupełności się zgadzam, że Leo powinien dostać więcej szans, więcej możliwości pokazania się. To samo, jeżeli chodzi o Daniela Pika, bo widzę go na treningach, jak ciężko pracuje, jak pokazywał się dobrze w rezerwach, z tym, że z Danielem no, jest bardziej skomplikowany problem, bo jest jeszcze na jego pozycji Grzesik w pierwszej kolejności, teraz pojawił się Jakubik, obaj prezentują się przyzwoicie, więc ewentualnie Daniel Pik no, mógłby być spróbowany, grywał na tej lewej stronie, na stronie Abrama, ale najwyraźniej trener ocenia to inaczej i podejmuje taką decyzję. Ale tak, jeżeli chodzi o Leo, to cały czas uważam, może nie w meczu z Piastem. Okej, zgadzam się w zupełności z tym, że na boisku pojawił się Jordão. Wyszło jak wyszło, ale sama decyzja w trakcie meczu, oceniając to, o jakiej charakterystyce był potrzebny wtedy zawodnik i jak mocno cierpieliśmy w obronie, no to zgadzam się, że tutaj można było postawić na Jordão. O tyle no, w wielu innych meczach, zwłaszcza w tym meczu z poprzednim ze Stalą Mielec, uważam, że Leo mógł pojawić się na boisku w miejsce Żardela i mógł przynajmniej zademonstrować, żebyśmy mieli szansę ocenić, czy rzeczywiście Leo warto na niego stawiać, czy jednak no, ta forma nie jest na tyle dobra, chociaż trener też w swoich wypowiedziach cały czas powtarza, że no, widzi, jak Leo ciężko pracuje, jak dobrze wygląda fizycznie, jak dobrze wygląda taktycznie, więc no, brakuje mi tych minut dla Leandro i mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższym czasie, chociaż na pewno, no tak jak wiemy, że ma się pojawić kolejny zawodnik na treningach, już prawdopodobnie w tym tygodniu, więc znowu na skrzydłach ta rywalizacja będzie coraz większa. Marko, ja tutaj chyba ostatni komentarz dzisiaj wytoczę, bo widzę, że próbujesz na siłę bić głową w nas i gdzieś tam krytykować nas, zarzucając nam, że nawet gdyby skończyło się 0 do 10, nie byłoby z naszej strony krytyki. To ja cię zachęcam, żebyś jednak uważnie śledził nasze live'y i też konferencje, bo tutaj Rafał niejednokrotnie z trenerem gdzieś tam dał się w, no taką nie powiem, że dyskusję, ale po prostu wymianę argumentów. Rafał niejednokrotnie pytał się, o co chodzi z tymi szutami z autu, dlaczego te po prostu stałe fragmenty gry nie wychodzą tak jak trzeba. Pytaliśmy się również o,
dlaczego zmiany robione zostały tak późno, dlaczego nie dostaje właśnie szansy Leo. Tych pytań naprawdę pojawiało się wiele i takie na siłę wymyślanie, że my klepiemy trenera po plecach, myślę, że jest niepoważne. Myślę, że jest niepoważne, dlatego zachęcam do uważnego śledzenia tego, co się dzieje na konferencjach, bo przyznam się szczerze, że Rafał bardzo często z trenerem tutaj wdaje się w różne wymiany poglądów i nawet trener przyznał tutaj gdzieś tam oczkiem, mrugnął do Rafała, że no faktycznie jest tutaj jednym z takich, który te rzuty z autu jakby zapoczątkował, że zaczęły Radomiakowi wychodzić. Także spokojnie. I powiem Ci jeszcze jedno, nie życz nam, żebyśmy tego trenera musieli krytykować, bo to generalnie świadczyłoby o tym, że zaczniemy znowu grać słabo. A tego chyba żaden z kibiców zielonych po prostu by nie chciał. Końcóweczka dzisiejszego programu po meczu z Piastem Gliwice i Rafał, to co obiecywaliśmy, to okienko transferowe się do końca nie skończyło. Krzychu, może zanim przejdziemy jeszcze do tego okienka transferowego, to... A tu Romek o Zimowskiego pyta. No to dobra, dawaj Rafał. Pytaliśmy już o Zimowskim, ale może nie każdy słyszy. Tak, no Zimowski no na razie musi pracować na siłowni, pewnie będzie się odbudowywał gdzieś tam w drugiej drużynie i Zimowski to raczej jest zawodnik na kolejną rundę, czyli na następny sezon, może gdzieś tam w końcówce właśnie dostanie jakieś minuty, między innymi pod kątem łapania tych minut młodzieżowców. Ale ja chciałem się jeszcze odnieść tutaj do kwestii zmian. Rozmawialiśmy troszeczkę o tych zmianach na poprzednim live'ie, o ilości tych zmian. Trochę tak sugerowaliśmy trenerowi, pytaliśmy, czemu nie było piątej zmiany w poprzednim meczu. Teraz też były dokonane cztery zmiany. Pozwoliliśmy sobie to troszeczkę przeanalizować, no i trzeba przyznać, że no, w mojej ocenie sztab szkoleniowy miał w zupełności rację w przypadku na przykład meczu ze Stalą Mielec. Tam dokonali czterech zmian, ona była do dyspozycji piąta i pytaliśmy o Pika, o Leo, o jakichś innych zawodników. Czterech zawodników, którzy pojawili się na boisku, to był Okoniewski, Żardel, Wagner Diaz i wspomniany już kilkakrotnie Bruno Jordão. I tak naprawdę w meczu na przykład ze Stalą Mielec no, zmieniliśmy wtedy tych czterech ofensywnych zawodników. No i kto pozostał do zmiany? No tak naprawdę można było zmieniać zawodnika z bloku defensywnego, tak? Więc jeżeli chodzi tutaj o blok defensywny, no to no kogo moglibyśmy zmienić? Rossi i Luka Wuskowicz grali bardzo dobrze. W meczu ze Stalą Mielec Abram naprawdę przyzwoity mecz, tam w końcówce z Wagnerem robili bardzo fajną robotę, przytrzymując piłkę na skrzydle, zyskując jakieś dodatkowe sekundy, dodatkowe minuty. Na środku Luizao z Donisem tak samo bardzo poprawnie, cały ten blok funkcjonował. No powiedzmy, że gdzieś na upartego można by było zmieniać Grzesika, czyli puszczając Jakubika, żeby dać mu parę minut, bo było wiadomo, że Grzesik ma już żółtą kartkę i żeby nie ryzykować czerwonej. Ale z drugiej strony no w dwóch meczach, w meczu z Wartą i w meczu ze Stalą Mielec wykręciliśmy najniższe XG dla przeciwnika w ogóle w historii naszych występów w Ekstraklasie, więc po co było zaburzać ten blok defensywny, skoro on tak dobrze funkcjonował. Tutaj z pomocą przyszedł nam troszeczkę jeden z naszych słuchaczy, Maciek. I przesłał nam taką analizę zmian. Wiesz co? Czy ja mam to wrzucić? Bo ja mogę spróbować to jeszcze złapać. Jeżeli ci się uda to wrzucić, to byłbym wdzięczny, ale przeanalizowane jest ostatnich pięć meczy pod kątem zmian i Radomiak w ostatnich pięciu meczach miał średnią 4,4 zmiany na mecz, czyli w ostatnich trzech meczach były to cztery zmiany, w czwartym meczu i w piątym meczu od końca było to pięć zmian i tak naprawdę w
tutaj w tych 8-10 drużynach, które gdzieś tam zostały przeanalizowane z różnych stref tabeli, no to jesteśmy tak naprawdę w środku. Najmniej zmian w tych ostatnich 5 meczach przeprowadził Lech Poznań, to jest raptem 3,2 zmiany na mecz. Najwięcej przeprowadził Raków, 4,8, ale no Raków jest takim wyjątkiem od normy. Ja tam gdzieś dokopałem się do statystyk, że w tych pierwszych 20 meczach Raków był jedyną drużyną, która przeprowadziła 100 zmian, czyli w każdym meczu wykonywała 5 zmian. Żaden inny zespół nie wykonał tak dużej ilości zmian, więc no tutaj ta ilość tych zmian była w zupełności uzasadniona i no Maciek naprawdę odwalił kawał dobrej roboty, przeanalizował też zmiany między innymi poprzednich trenerów, więc w ostatnich 6 meczach Konstantin Gielka miał średnią 3,83 dokładnie zmiany na mecz, a trener Lewandowski 4,33, więc... Proszę bardzo, mamy to udokumentowane, żeby nie było, że gdzieś tam mamy to z głowy. I to jest i też dowód na to, jak bardzo cenimy sobie to, i co nam przysyłacie, i też dowód na to, że to wy razem z nami tworzycie tak na dobrą sprawę podgłębnikiem i te nasze materiały. Także bardzo dziękujemy tutaj Maćkowi za to, co nam podesłał, kawał fajnej roboty. Dokładnie, tylko trener Banasik miał trochę wyższą średnią od trenera Kędziorka, 4,66 o swoich ostatnich 6 meczach, no ale poprzedni dwaj trenerzy, tak jak powiedziałem, mieli tą średnią niższą, a trener Gielka nawet poniżej 4, a dla przykładu trener Gielka w meczu z Rakowem, bo tutaj są też, mam przesłane bardziej szczegółowe dane, w meczu z Rakowem dokonał tylko 2 zmian, więc no, po takiej głębszej analizie te zmiany jakby były uzasadnione i tak jak trener powiedział na konferencji prasowej, że no nie zawsze musi dokonywać tych 5 zmian, tak? To wszystko zależy od przebiegu meczu, od dyspozycji zawodników i no gdzieś te zmiany są uzasadnione. Myślę, że te zmiany i te decyzje dotyczące, nie mówię o zmianach personalnych, bo ja cały czas powtarzam, że nie zgadzam się z tą zmianą i wpuszczeniem Jordao, uważam, że powinien wejść Leo w meczu ze Stalą Mielec, ale analizuję tutaj jakby liczbę i momenty tych zmian, no to pod tym kątem sztab trenerski jednak miał rację i tutaj nie ma żadnego jakiegoś takiego zaskoczenia, czy tego, że trener no, w jakiś, nazwijmy to, asekuracyjny sposób podchodzi do sprawy i nie robi zmian, bo mieścimy się w zupełności w średniej takiej ligowej. Są drużyny, które minimalnie więcej robią tych zmian od nas, ale są drużyny, które robią ich zdecydowanie mniej. I no, myślę, że kwestia zmian powinna jakby zostać oceniona pozytywnie, tak? To w jaki sposób, ile tych zmian jest, w których momentach jest docenione, przynajmniej na tym etapie rozgrywek. No i słuchajcie, tak jak wspomnieliśmy, to okienko transferowe co prawda już teoretycznie się skończyło, jeżeli chodzi o rynek polski, natomiast nie oznacza to, że nie będą się działy jakieś ruchy transferowe z klubu bądź do klubu i tutaj przykładem może być właśnie temat Gwili, którą wspomniał Rafał w kontekście Piasta Gliwice. U nas transfer z kolei wychodzący, a więc Pedro Giustiniano, który opuścił klub, ale jak słyszymy w przyszłym tygodniu, konkretnie we wtorek, dobrze mówię, Rafał? No, być może, że już nawet jutro na treningu pojawi się nowy zawodnik. No my nie możemy zdradzić jakby nazwiska, bo tak zostaliśmy poproszeni. To nie jest to sprawa zamknięta. Jeszcze nie ma podpisu. Tak, nie ma podpisu, ale taki zawodnik powinien się pojawić. Młody zawodnik.
Brazylijczyk, bo tam już gdzieś nawet ktoś napisał, widziałem tutaj w komentarzach, że coś na weszło, spoilerowali. Zawodnik, który no na Transfermarkecie jest opisany jako napastnik, ale on może też grać na skrzydle, na prawym skrzydle, na lewym skrzydle, występując. Taki wszechstronny, tak. Wydaje mi się, że transfer robiony z myślą o być może jeszcze tym sezonie, ale na pewno... Chyba bardziej o kolejnym. Tak. Chyba bardziej o kolejnym, bo raczej no, nasi dwaj skrzydłowi, Lisandro Semedo i Luis Machado, no, nie przedłużą kontraktów z tego, co słyszymy, więc no, trzeba będzie szukać dla nich zastępstwa. Zawodnik, no tak jak to bywa z Radomiakiem, który musi się trochę odbudować, bo ostatni mecz rozegrał 25 listopada. W przeszłości grał przez chwilę też w Europie. I co takich najważniejszych rzeczy? No i jest mistrzem świata do lat 17. O. I może tyle, tutaj, tyle. I może tyle już, zdradzić. Tyle możemy zdradzić i myślę, że pewnie Szymon będzie pierwszy, który wam powie więcej szczegółów, tak. Lada dzień, ale no co, no jutro, w każdym razie jutro, pojutrze, tak, oglądając na te filmiki na YouTubie, jak się prezentował ten zawodnik w poprzednich sezonach, w poprzednich ligach, w których grał, to wyglądało to całkiem nieźle i no, myślę, że jeżeli jest brany pod kątem zwłaszcza kolejnego sezonu, to te najbliższe 2-3 miesiące może się odbudować. Jest gdzieś jakaś możliwość, że zostanie zgłoszony już obecnie coś a la Gwilia, może tu jakiś inny przepis będzie wykorzystany, bo tych możliwości jest tam niewiele, ale jednak tych możliwości regulaminowych jest kilka. I no, będziemy was informować na bieżąco. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało i czy faktycznie zostanie podpisany, bo tak jak mówiliśmy, nie jest to sprawa zamknięta, jest to sprawa otwarta. A znając realia piłki, może to wyglądać zupełnie przeróżnie, może się okazać, że przyjedzie, jednak się gdzieś tam nie sprawdzi, jeżeli chodzi o testy fizyczne czy cokolwiek innego. Czas oczywiście pokaże, ale no chcemy, żebyście w każdym razie wiedzieli, że coś się jednak dzieje, że to nie jest jednak kropeczka, jeżeli chodzi o ten rynek transferowy i już wiecie, coś się powinno zadziać. No dobra, będziemy kończyli na dzisiaj, ponad godzina 40 z nami spędziliście, jesteśmy naprawdę ukontentowani i naprawdę bardzo, bardzo wam dziękujemy, że jest tylu wariatów, którzy spędzają z nami ten niedzielny wieczór, późny wieczór, bo cały czas tutaj między 85 a 90 osobami się na live'ie pojawia, także serdecznie dziękujemy, apelujemy, prosimy nieśmiale o zostawienie łapki pod tym wideo, żeby to po prostu było dalej i czekamy na wasze głosy, na głosy pozytywne, ale i też przede wszystkim na głosy krytyki, na podpowiedzi, co wam się podobało, co wam się ewentualnie nie podobało i słyszymy się już po najbliższym meczu z Jagiellonią Białystok. Grzechu, jeszcze zanim skończymy, ktoś, zaraz odszukam i odczytam, Kubarks pyta, co z Luizão. No z Luizão cały czas sprawa jest w toku. W tym miesiącu, 1 marca, odbyła się pierwsza rozprawa przed Trybunałem Polada. Nie zakończyła się ona jeszcze jakby werdyktem. Kolejna rozprawa jest wyznaczona na bodajże 24 marca. Wtedy być może już zostaną podjęte jakieś decyzje. Ciężko powiedzieć. No klub ze swojej strony mówi, że Luizão będzie oczyszczony z zarzutów, tak zapewnia, a jak zadecyduje Polada,
to się okaże. Będziemy was informować, jak tylko będziemy znali więcej szczegółów. Nic jakby nowego w tej sprawie się nie pojawiło. Wydaje mi się, że cały czas trwają gdzieś tam słuchania tego typu rzeczy i chyba nic więcej po prostu na tą chwilę obecną powiedzieć nie możemy, bo po prostu nie mamy, wiadomo, nie mamy dostępu do tego typu wiadomości, to są sprawy prawne, to są sprawy prowadzone pomiędzy klubem a po prostu podmiotem, który gdzieś tutaj oskarżył te osoby. To są sprawy adwokackie, to są sprawy obrońców, więc wydaje mi się, że to troszeczkę może Rafał potrwać. Wydaje mi się, że jak z różnymi tego typu sprawami, nawet w wypadku jednego czy drugiego werdyktu jeszcze jakieś odwołania i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli coś więcej będziemy wiedzieli, to na pewno będziemy was informowali. Tak jest, a na dzisiaj chyba będziemy kończyli. No tak. Mamy nadzieję, że za tydzień znów spotkamy się w dobrych nastrojach, dopiszemy 3 punkty do tabeli i uda się wygrać z Jagiellonią. No dobra, dziękujemy serdecznie. Tyle z naszej strony. Mam nadzieję, że wam się podobało i słyszymy się w przyszłą niedzielę. Z mojej strony to tyle. Ze mną był dzisiaj Rafał Jączyk po raz kolejny. Dzięki, Rafał. Pozdrawiam. No i do usłyszenia. Trzymajcie się i spokojnej nocy.